Elo, elo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to najnowszą grupę od Wiltopa, czyli grupa GEX, nie mylić z GX-em, bo tam jeszcze jest literka E. Faktycznie nie ma S, czyli psikutas bez S. Jest to zestaw klamkomanetek, zacisków hamulcowych i przerzutki na tył z Dalekiego Wschodu. I markę Wiltop już miałem okazję przetestować w swoim rowerze docelowym, czyli w Pafaro Rival, który mam już od kilku miesięcy i mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Więc dzisiaj będę Wam chciał powiedzieć, jak tą grupę się montowało, jakie są pierwsze wrażenia, czego możecie się spodziewać, jakie są plusy i minusy, a na pewno za jakiś czas też będę chciał zrobić takie podsumowanie tego testu, no bo też nie mogę od razu powiedzieć, że to naprawdę będzie genialne. Jeździcie na tym, bo to naprawdę się opłaca. Co do opłacalności, koszt wstępny to jest $599. Po jakichś rabatach pewnie wstępnie można uzyskać $50. Jeżeli będzie jakiś ciekawy kod rabatowy ode mnie, no to będzie on w przypiętym komentarzu. Na ten moment jeszcze nie wiem, ile możecie uzyskać dodatkowo, ale przeliczając na polskie, z biegiem czasu podejrzewam, że to będzie grupa napędowa, która kosztuje około 2000. I powiem Wam szczerze, że to jest bardzo dobra cena, bo jak sobie przeanalizowałem na inne, bardziej znane marki właśnie elektroniczne, czyli na przykład Apex AXS Explore, no to najtaniej gdzieś można wyhaczyć w granicach 3000, aczkolwiek katalogowo byłoby to dużo, dużo drożej. Bo bliżej czwórki. Jeżeli chodzi o Shimano DI2, no to najtańsza grupa GRX, z tego co widziałem, to oscyluje gdzieś w granicach 5000. Czyli nie mało, a co najlepsze, okazuje się, że ta grupa napędowa jest najlżejsza. I wstępnie, jakby porównać same na przykład przerzutki, no to przerzutka akurat Wiltopa jest najcięższa, bo waży 370 gramów, a reszta waży nawet 50 gramów mniej. A tu ogromną robotę robią zaciski hamulcowe, które są bardzo lekkie w porównaniu do też poprzedniej grupy, które testowałem, czyli EDS TX, czyli grupa typowo szosowa. Aczkolwiek ma trochę wspólnego. Grupa GEX waży łącznie 1050 gramów, SRAM waży 1150, a chyba Shimano jeszcze jakieś 50 gramów więcej. I to mówię o samych klamkomanetkach oczywiście i zaciskach wraz z bateriami, bo takim chwytem, można powiedzieć, marketingowym trochę jest dla SRAM i Shimano, że podawane są wagi na przykład bez baterii, a tutaj bateria zamontowana już w przerzutce. No okej, przejdźmy teraz do rozpakowywania, a następnie przejdźmy do montażu tych zabawek. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Wiltop EDS GEX, żeby nie mylić, że GX, to jest tak chwytliwie zrobione, że jest GEX. Eleganckie opakowanka, takie mniej więcej jak wcześniej było przy TX-ie. O. Niech będzie ładnie wyglądało. Dodatkowo tutaj, nie wiem czy to wyjątkowo ja, ale dostałem też zestaw do odpowietrzania, więc miło ze strony Wiltopa, że coś takiego tutaj jest już w zestawie. O, jakieś oliwki, nie oliwki, proszę. Taki zestawik jest, pewnie nam się przyda. Ok. Dobra. Teraz to będą hamulce. Dobra, hamulce też wiemy mniej więcej jak wyglądają, więc przejdziemy sobie to do końca, bo z tego co widziałem, chyba hamulce się za bardzo nie zmieniły. Tam, taradam. To jest tak. I turu, 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 turu. Tadam. Dobra. Jeszcze trzeba tak. O! Mamy to. Tutaj taka skrócona instrukcja obsługi. Można sobie wejść, zeskanować aplikację, no, pobrać aplikację, zainstalować, konfigurować i można jeździć. Start, enjoy the ride. Dobra. Ale żeby to zrobić, to trzeba się troszeczkę pobawić. Dobra, zobaczmy tą przerzutkę. To chyba jedna z takich właśnie ważniejszych rzeczy, tematów. No, wygląda masywnie. O! Już mi się podoba, bo widzę, że tutaj troszeczkę zaciągnięte ze SRAMa, jeżeli chodzi o naciąg sprężyny. Nie ma tu na szczęście żadnego sprzęgła, więc nie ma sprzęgła, nie ma problemów. No, wydaje się, no, trzeba trochę siły użyć. Dobra, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. To mamy jedną rzecz.
Mamy kabelek w zestawie do ładowania. Tu co mamy? Jakieś malutkie USB, pewnie jakieś oprogramowanie. Zobaczmy, czy manetki się dużo zmieniły. Ale czemu tutaj tak jest? Ale numer. Manetki to są EDSTX. Kurde, myślałem, że coś innego będzie. Coś odświeżonego. A to po prostu jest to samo, co teoretycznie było. Nie wiem, co o tym powiedzieć na ten moment. No bo wiadomo, lewa, prawa strona po to, żeby zrzucać. To było po przednią przerzutkę. To tak naprawdę mógłbym sobie zamontować teraz tego GX-a pod moje Pafaro i też by działało. No dobra. Jeżeli chodzi o jakość tego wykonania, no to już wcześniej się wypowiadałem, według mnie wygląda to ładnie, zgrabnie. Mamy przyciski, czy one troszeczkę są poprawione? Są, w tym przypadku są takie, troszeczkę ten klik jest inny. Jest taki bardziej, jakbym powiedział, wyczuwający pod palcem, o. No, troszeczkę inaczej one działają, zostały troszeczkę zmodyfikowane. No właśnie to jest taki w ogóle klik, bo przy tych moich wcześniejszych takiego kliku nie było. Ok. Czy bez problemu uda mi się to skonfigurować? Udało mi się zalogować, bo dawno się nie logowałem. Wyskoczył mi komunikat, że jest nowa aktualizacja, no ale na razie poradźmy sobie bez tego. Teraz tak. Searching for device. Szukamy. Albo poczekaj, może dodaj. O, dodaj. Dobra. Okej. Skanowanie. A, dobra. Wiem, co trzeba będzie zrobić pewnie. Podpiąć podładowanie. Oczywiście wypadałoby czytać instrukcję obsługi, ale zaskoczę Was, bo zrobiłem to już wcześniej. Normalnie nie robię tego, żebym czytał instrukcję obsługi, ale tu wyjątkowo to zrobiłem. Dobra, i teraz pytanie, czy wystarczy podłączyć i zaraz wyszuka, czy... Nie ma dużo. A, jest, mamy. EDSGX. Sharing mode, lub mode, dobra. Sure. Please name. Name. Gravel. Piszemy tak oryginalnie. Dobra. To mamy. O, już działa. Elegancko. Dobra, jeżeli chodzi o konfigurację, to nie jest jakoś mega skomplikowane. Do tego możemy przejdziemy sobie jeszcze później. Teraz kwestia, aby to zamontować na rowerze. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze może dobra, zobaczmy sobie jeszcze hamulce, chociaż hamulce chyba też są te same, co były wcześniej. O, ale chyba nie, troszeczkę inne. O, trochę hamulce się różnią. Wydawało mi się, że gdzieś widziałem na zdjęciu, że to jest to samo, co było. A tutaj tak, po pierwsze mamy z radiatorem, po drugie jest to troszeczkę mniejsze, zgrabniejsze i na pewno domyślam się, że troszeczkę lżejsze. Mamy do odpowietrzania, a tutaj tu mamy do odpowietrzania system, więc no wygląda inaczej, wygląda spoko. Dobra, zobaczymy, czy będzie łatwo można to zamontować. Pytanie, czy to jest standard Shimanowski, czy jakiś inny. Mamy końcóweczki, mamy tutaj parce, mamy adaptery, śrubeczki, wszystko jest w zestawie. To się nakłada. To jest oliwka. Oliwka wygląda prawie że tak samo jak Shimanowska. Muszę porównać, zobaczyć. Fajnie by było
przewody wykorzystać szymanowskie, które są już zamontowane w rowerze. Ale zobaczymy, czy tak da radę. W pierwszym dniu walki z Wiltopem, klamko manetki zamontowane, jest to już jakoś skonfigurowane, z tym, że jeszcze mam zamontowane hamulce, zaciski Shimano i o dziwo to jakoś funkcjonuje, bo działa to, nawet nie musiałem na razie odpowietrzać, ale dzisiaj zamontuję właśnie jeszcze zaciski od Wiltopa, bo to jest też coś nowego, trochę inaczej wyglądają niż do tej pory i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Co do samego montażu, to jak widzieliście, nie było to aż jakoś mocno problematyczne i praktycznie sam dałem radę przy delikatnej pomocy mojego kolegi Dawida, którego oczywiście bardzo pozdrawiam i dziękuję, że mi pięknie znowu owinąłeś owijeczkę. Sam montaż nie był zły, zawsze najwięcej zabawy jest z samą konfiguracją. Po zamontowaniu przerzutki trzeba troszeczkę wyregulować, gdzie zamontowałem taką kopułkę i pod tą kopułką są normalnie dwie śrubeczki. To jest tak samo standardowo, jak to jest to w Shimano czy w SRAMie, czyli górny, dolny zakres. Jak już to zrobicie, trzeba wejść w aplikację i tam najpierw trzeba ustawić na najmniejszy tryb. Jest taka opcja, gdzie się wchodzi i tam się ustawia najmniejsze jakby koło zębate. Tam trzeba odpowiednio wytrymować, żeby ono było po środku i jak już to jest ustawione, to następne biegi wchodzimy w inną opcję i tam sobie po kolei bierzemy, stopniujemy, jeżeli chodzi o zakresy. No, i to jest fajne, bo możemy sobie wyregulować co do 10 mm. Jest to fajne, bo jeżeli na przykład jedziemy gdzieś nawet podczas jazdy bierzemy telefon w rękę i słyszymy, że na przykład na tym biegu nam troszeczkę coś tam przeskakuje, no to bierzemy, wchodzimy w aplikację, pyk, przesuwamy, nie wiem, tam o 10 wartości i nagle to znika. Więc to jest fajne, że każdy bieg można wyregulować osobno, bo czasami jak jest w takich przerzutkach mechanicznych, czy nawet w elektronice od Shimano czy od SRAMa, nie ma możliwości każdego pojedynczego biegu jakby tam wyskalowania. A tutaj jednak to jest, więc według mnie to jest naprawdę bardzo fajne. Jak już się zamontuję, wyreguluję, to działa to dobrze. Nie musiałem odpowietrzać, bo na ten moment działa to bardzo ładnie. Myślę, że z czasem może podłączę ten zestaw do odpowietrzania i to zrobię, jeżeli jakość hamowania się pogorszy, ale na ten moment działa to bardzo dobrze, więc fajnie, że jest to jakby kompatybilne z przewodami Shimano, że nawet w razie czego, jak będziecie kiedyś potrzebować znowu coś zmienić, to nie będziecie musieli bezpośrednio ściągać to gdzieś tam z dalekiego wschodu. Będzie to dostępne w Polsce, bo te zakończenia, te oliwki, te przewody kupić normalnie w Polsce shimanowskie i będzie pasować, więc to jest spoko, więc nie musiałem się na nowo bawić z przeciąganiem kabli, co w takim rowerze jest ładnie wizualne, no ale jeżeli chodzi o kwestie techniczne, tutaj serwisowe, no to już bywa z tym różnie. Chociaż powiem wam szczerze, że akurat w Eskerze 5 nie jest to jeszcze jakiś wielki problem w porównaniu do innych modeli. Zobaczcie w końcu, jak to wyszło.
Dobra, więc podsumujmy sobie delikatnie plusy i minusy tutaj tych rozwiązań. I plusem i jednocześnie minusem jest to, że klamkomendki są takie same jak w poprzedniej wersji, czyli EDSTX, czyli wersji szosowej. Bo to jest fajne, że to jest zgrabne, ładnie to wizualnie wygląda, ale minusem jest to, że no tutaj mało wystaje, nie ma jak to tak zwanej bambuły i ręka jest tutaj mniej stabilna. Jest to minus. W szosie jeszcze nie ma to jakiegoś większego znaczenia, bo raczej jeździmy po równych drogach, chociaż też z tym bywa różnie, ale tak jak wjedziemy sobie gdzieś do lasu, no to tutaj te drogi są znacząco nierówne i jest zawsze ryzyko, że ta ręka może nam się delikatnie uśliznąć, tym bardziej jak jeździmy bez rękawiczek. Raczej mało osób jeździ bez rękawiczek, tak na przykład dzisiaj jest 6 stopni, ja się wybrałem bez rękawiczek i jest mi ok. Do jakichś tam 3-4 stopni nie potrzebuję rękawiczek, a co najwyżej może te z krótkimi palcami. Ale no, tutaj jeżeli chodzi o same klamkomanetki, nie są one jakby najlepsze co do ergonomii, chociaż to też zaraz coś na koniec coś wam powiem, no, za was totalnie zaskoczy. Gumy są trochę takie, no niestety, można powiedzieć sztuczne, twarde, śliskie. I to też właśnie, jeżeli jeździmy na gołą rękę i nam się ręka spoci, czy będziemy jechać w deszczu, no to też zawsze jest jakieś ryzyko, że to nam się troszkę może ręka uślizgnąć. Więc tutaj no nie preferuję tego dla osób, które jeżdżą bez rękawiczek i nie lubią ryzykować. Ja na razie tak pojeżdżę i zobaczymy, co z tego będzie. Chociaż no teraz pogoda taka, że pewnie chcąc nie chcąc będę musiał w końcu założyć te rękawiczki. Plusem jest to, że mamy w prawej klamkomanetce dwa przyciski, w lewej mamy tylko jeden. I tutaj na przykład w rowerze szosowym ten przycisk zrobiłem sobie, że odpowiada on za przednią przyrzutkę. No ale tak tutaj w tym rowerze przedniej przyrzutki nie mam, więc te łopatki, te większe, ustawiłem, że one odpowiadają za zrzucanie i podciąganie, czyli prawa zrzuca, czyli tak w sramie. Prawa zrzuca, lewa podciąga i tu ustawiłem, że też ten przycisk działa tak samo jak ten lewy. I to jest fajne rozwiązanie, bo mamy połączenie Shimano ze SRAM-em i w momencie, kiedy na przykład lewą rękę mam zajętą, bo jem sobie akurat kabanosy, a muszę zmienić bieg, no to wtedy mogę sobie operować prawą, więc jest to spoko rozwiązanie. Na początku stwierdziłem, że jest to bez sensu, dopóki nie użyłem tego w praktyce. Szkoda jedynie, że tu jest zakończenie, jeżeli chodzi o przewód hamulcowy, nie jest taki sam jak w Shimano, bo jest troszeczkę inny, znaczy jest taki sam jak tutaj przy zacisku, więc no jest to kompatybilne z Shimano, tylko nie licząc tutaj właśnie przy klamkomanetce, ale tutaj już możemy sobie to zmieniać. Plusem właśnie jest waga zacisków, bo każdy zacisk waży około 90 gramów, więc zejście poniżej 100, to myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Ładnie to wygląda, fajnie, że ma radiatory. Domyślam się, że zaciski są też na pewno szimanowskie. Nie sprawdzałem teraz, ale domyślam się, że takie są, bo tak patrząc na oko. Kolejne plusy, no to na pewno to, że mamy uniwersalny napęd, czyli przerzutka jest kompatybilna ze wszystkim. Je możecie kupić w dwóch wersjach, czyli z dłuższym bądź krótszym wózkiem i to wszystko zależy od tego, co od tego oczekujecie, bo jeżeli chcecie mieć kasetę o dużej rozpiętości, czyli taką praktycznie jak w MTB około 50 ząbków na największe, no to wtedy bierzemy wózek 90 mm, a jeżeli chcemy mieć troszeczkę mniejszy zakres, tam do 40 paru, no to wtedy wybieramy wózek 70 ileś tam milimetrów. Ja bym generalnie ryzykował, bo 2 centymetry to jest dosłownie parę gramów różnicy, a w przyszłości jak wam się odwiedzi i stwierdzicie, że potrzebujecie większy zakres, no to będziecie mieli już na zapas dłuższy wózek. Oczywiście ten wózek też na pewno można wymienić, więc w razie potrzeby też możecie
coś takiego zrobić. W przeciwieństwie do wersji szosowej, w tej przerzutce jest jakby troszeczkę łatwiejszy dostęp do baterii. Ona też nie jest tak wyjmowana jak w SRAMie, no bo to SRAM ma swój patent i na razie jakby no, nikt z tego za bardzo korzystać nie może, więc nie możemy mieć zapasowej baterii. Ale jak widać tutaj po tych śrubkach, co są zastosowane, na pewno nie ma problemu, aby sobie to bez problemu zdemontować i tą baterię podmienić. Baterie pewnie w jakiejś tam przyszłości też będą normalnie w sprzedaży, ewentualnie zawsze możecie pisać do supportu Wiltopa, abyście uzyskali jakąś pomoc w tej kwestii. Sama przerzutka wydaje się masywna, jest ona troszeczkę cięższa niż u rywali, ale no, widać, że jest ona dobrze skonstruowana. To, co mi się podoba, to, że tutaj ten naciąg od samego początku już jest bardzo fajny i nie czuję, żeby ten napęd mi jakoś tutaj latał. Nie miałem teraz możliwości go przetestowania na jakichś super mega zjazdach, ale pewnie będę chciał to zrobić za jakiś czas, żeby móc też Wam podsumować test po jakimś tam dłuższym kilometrażu w jakichś cięższych warunkach. To, co jest fajne, to pod tą kopułką, oprócz tego, że możemy sobie wyregulować ten zakres góra-dół na dolnej i górnej koronce, to tam jest taka śruba odpowiedzialna właśnie za naciąg sprężyny, więc jeżeli uważacie, że na przykład ten naciąg w tym momencie jest za lekki, to oczywiście możecie sobie to troszeczkę przyciaśnić i wtedy będzie jeszcze mniejsze ryzyko, że wam łańcuch spadnie. Z tym może w przyszłości będę eksperymentował, zobaczymy jak to na razie będzie działać. Oczywiście im bardziej naciągniemy tą sprężynę, no to też będzie bardziej słychać ten napęd podczas zrzucania czy podciągania podczas zmiany biegów. No i chyba jest to według mnie oczywiste. Co do przedniej przerzutki, to jakby ktoś chciał, to oczywiście nie ma problemu, żeby ją zamontować, bo jest ona kompatybilna z EDS-em TX-em, który mam na przykład zamontowany w rowerze szosowym, więc jak jest ktoś zwolennikiem dwóch rzędów, dwóch blatów, to oczywiście jest taka możliwość. Podsumowując teraz ogólnie plusy, no to montaż, cena, waga, kompatybilność z przewodami hamulcowymi od Shimano i kompatybilność z każdymi kasetami, jakimikolwiek chcemy. Więc możemy sobie zrobić takiego ulepa, bo wiadomo, SRAM czy Shimano ma swoje plusy i minusy, na przykład ktoś ma lżejsze kasety, ktoś ma na przykład lepsze zębatki i możemy sobie zrobić tak zwanego ulepa, jakiego chcemy. Możemy wykorzystać najlżejsze komponenty, a przy okazji korzystając z lekkiej grupy. I nie tracąc przy tym dużo pieniędzy. No bo oczywiście są lżejsze grupy Shimano czy SRAM, tylko no wtedy trzeba wydać już dużo, dużo więcej. Plusem jest to też, że możemy sterować biegami z aplikacji. Bo załóżmy, że też bywają takie sytuacje, że klamka manetka nam się rozładuje, bo bateria się wyczerpie. Oczywiście warto mieć zawsze ze sobą taki zapas bateryjek, bo one tam raczej dużo miejsca nie zajmują, dużo nie ważą, ale lepiej je mieć. To też jest fajne, że mamy dwie klamkomanetki, na przykład jeżeli nam się rozładuje prawa klamkomanetka, no to możemy sobie z lewej wyjąć, przełożyć te baterie i na przykład tylko prawą stroną będę mógł obsługiwać, więc to też mamy taki zapas, jakby nam się zapomniał zapasu albo w ogóle bym nie brał, no to też jest to dobra opcja. Z minusów te klamkomanetki, że one są takie za bardzo zgrabne i że ta guma jest taka sztuczna, no i minus taki, że nie ma za bardzo polskiej dystrybucji, więc jeżeli kupujecie to, no to chwilę musicie poczekać, chociaż jest europejska dystrybucja, więc to jest plus, że nie idzie to tak długo. Więc to nie jest aż taki duży minus. Nie ma polskiej dystrybucji, no to wiąże się z tym, że z gwarancjami pewnie będzie to bardziej czasochłonne, jeżeli coś tam będzie nie tak. Na razie z doświadczeniem z poprzednią grupą EDS TX, no ja osobiście nie miałem z tym żadnych problemów. Tam mam jednego takiego welowidza, który akurat, no on nie miał szczęścia. Coś tam, to mu przyszła na początku coś tam porysowane, później mu wymienili, niby to nie działało, to coś, dostał jakiś rabat, coś tam, no to taka zawiła sytuacja. Jeżeli ktoś już korzystał wcześniej z Wiltopa i ma jakieś swoje spostrzeżenia, no to oczywiście może pisać w komentarzu. Każda uwaga będzie bardzo cenna. No bo oczywiście ten materiał jest sponsorowany, więc większość osób będzie uważało, że ktoś mi jeszcze za to płaci, żebym jeździł i chwalił. A no, na ten moment nie powiedziałem za dużo minusów, więc faktycznie możecie mieć takie wrażenie.
Dodam, że nikt mi akurat za to nie płaci, bo miałem wstępnie propozycję zapłaty za ten test, ale ja napisałem, że nie o to chodzi. Wystarczy mi to, że po prostu ten towar dostanę, pojeżdżę, potestuję i powiem o nim, co uważam, czy jest dobre, czy jest niedobre. Na ten moment jeździ mi się fajnie. Pierwsze wrażenia są takie, że ten napęd jest cichszy w porównaniu do poprzedniego mojego napędu Shimano GRX. Nie wiem, jak to działa, bo przecież są zamontowane te same komponenty, a napęd jest naprawdę cichszy. Nie wiem, to jest to jedno. A drugie to to, że też lepiej się zachowuje na nierównościach. Nie słychać po prostu w momencie, jak wjechałem na przykład na kocie łby, żeby skakał ten łańcuch po zębatce. Więc będzie mniejsze ryzyko może, że łańcuch spadnie, ale to zobaczymy. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo dopiero jest wschód, bardzo ładny wschód, jak widać. I klamko manetki, mimo że narzekam, że one nie są jakoś super mega ergonomiczne, że są małe itd. itp., to o dziwo czuję, że na nich lepiej mi się jakby jakoś jeździ. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czuję, że obręcz barkowa troszeczkę inaczej się układa, mimo że nic z ustawień, praktycznie kierownicy, nic nie zmieniałem. Kąt jakby tych klamkomanetek jest praktycznie taki sam jak w Shimano, więc nie wiem, o co chodzi. Czy to akurat jakiś dziwny zbieg okoliczności, że coś się we mnie zmieniło i to się przekłada teraz na jazdę, czy faktycznie te klamkomanetki są na tyle przemyślane, że są może bardziej ergonomiczne, niż by się to wydawało. Na ten moment tyle mogę wam powiedzieć. Będę teraz jeździł, testował i zobaczymy, jak to będzie sprawdzać dalej. Na pewno przez okres zimowy będę chciał stworzyć swój taki rower marzeń, jeżeli chodzi o gravela. Będzie on na pewno mocno przemyślany, jeżeli chodzi o konstrukcję i zastosowane tam komponenty, aby nie było różnych przypadków później w sezonie, że coś tam pęka, coś strzela itd. itp. Więc będę miał bardzo duży dylemat, jaki napęd zamontować. Na pewno będę się wahał między SRAM-em a wheeltopem, czy zamontować tradycyjnego SRAM-a mechanicznego, czy może jednak elektronicznego wheeltopa. Wszystko ma oczywiście swoje plusy i minusy. Zobaczymy, jak przez okres teraz jesienno-zimowy ten napęd mi się sprawdzi i będę myślał, co robić dalej. Możecie pisać w komentarzach oczywiście, co wy byście wybrali. Ja zrobiłem ostatnio taką ankietę na Instagramie i tam pisałem właśnie, co byście wybrali. No to 46% wybrało, że Shimano mechaniczne, 42 albo 3, że SRAM mechaniczny, ten nowy Apex, i na samym końcu był Wheeltop. Dziwiłem się, że Shimano przegrało tak niewielką ilością głosów, bo to przeliczając na głosy, to dosłownie było parę sztuk, więc to naprawdę szacun, że jest coraz więcej zwolenników SRAM-a, albo po prostu mam takich po prostu widzów, że dużo z tego korzysta, no bo ja oczywiście jestem team SRAM z wiadomych powodów. Jeżeli nie wiecie, to otwórzcie sobie film, dlaczego sprzęgło w Shimano to porażka. W samochodzie, jak jest sprzęgło dwumasowe, to też jest czasami problem, ale no to już dobra. No, tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.